Cześć, nazywam się Ewa Olszewska, Atmi Yoga i dzisiaj zapraszam Cię na praktykę, w której zatroszczymy się o okolice naszych bioder. Będzie dużo miękkiego, przyjemnego, masującego ruchu, tak żeby po tej praktyce poczuć więcej luzu w okolicy bioder, w okolicy miednicy. Zapraszam Cię na matę. Dzisiejszą praktykę zaczynamy od leżenia, więc od razu połóż się na macie. I na razie możesz wyprostować nogi, wyciągnąć ręce wzdłuż ciała. Zaczynamy tą praktykę od pozycji Shavasana, od pozycji relaksu. Jeżeli masz ochotę, zamknij oczy. Nawiąż teraz kontakt ze swoim ciałem. Przyglądając się temu, jak się teraz czujesz. Szczególnie jak czujesz się dzisiaj w okolicy bioder. Zabierz uwagę do oddechu. Kilka spokojnych oddechów. Odłóż dłonie w okolicy przodu, w bioder, przodu miednicy. I przemasuj tą okolicę. Zostaw dłonie w okolicy zgięć bioder, czyli tutaj, gdzie uginamy naszą nogę. I zostawiamy dłonie w bezruchu. Możesz oprzeć sobie łokcie, ramiona o podłogę. I wracając sobie do tej uważności oddechu, spróbuj zabrać oddech aż do swoich dłoni. Wyobraź sobie, że ta okolica, w której teraz są Twoje dłonie, w zgięciach bioder, unosi się, otwiera z każdym kolejnym wdechem. Wciągnij ręce do boków, odłóż je na podłodze i uginamy kolana, odstawiając sobie stopy na macie. Może to być szerokość bioder, może być szerzej na szerokość maty. I zacznij kołysać nogami do prawej, do lewej strony, zaczynając od małych ruchów. Poczuj, jak przenosisz ciężar z jednej strony miednicy na drugą, z jednego pośladka na drugi. Bardzo powoli, z uważnością. Niech te ruchy stają się teraz coraz większe. Wychylamy nogi coraz mocniej, raz do prawej, raz do lewej strony, ale robiąc to cały czas powoli, z uważnością.
Ostatecznie przenosimy nogi na prawą stronę, odkręcamy głowę do lewej strony. Przenieś nogi na lewą stronę, odkręć głowę do prawej strony. Wróć do centrum. Zostawiamy kolana ugięte, rozstawiamy sobie teraz nogi, stopy na szerokość bioder. Ręce wyciągnij wzdłuż ciała. I z kolejnym wdechem unieś miednicę do góry. Wydech, opuść. Wdech do góry. Wydech, opuść. I kontynuujemy ten ruch. Unosząc miednicę, opuszczając. Robimy ten ruch z kontrolą powoli, tak jak przed chwilą. Dodajemy do tego ruchu ramiona, unosząc miednicę, przenosimy ręce za głowę, z wydechem opuszczamy miednicę, ręce wzdłuż ciała. Wdech do góry, wydech do dół, wdech góra, wydech do dół, wdech góra. Wydech, dół. Zostawiamy już miednicę, ramiona na podłodze. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej. Obejmij nogi ramionami. Przyciągnij brodę do mostka. Możesz wsunąć dłonie pod uda i kilka razy, robiąc kołyskę, przechodzimy do siadu skrzyżnego. Daj sobie na to chwilę. Nie. Prostujemy nogi, rozkładamy nogi dosyć szeroko, ale na tyle szeroko, żebyś czuła, że nie jest to najszersze rozłożenie nóg, jakie masz w repertuarze. Szukamy sobie czegoś, co będzie w miarę komfortowe i przyjemne. Możesz mieć nogi wyprostowane, możesz ugiąć kolana tyle, ile potrzebujesz, żeby osadzić się na guzach kurczowych, czyli osadzić się na miednicy, tak żeby kręgosłup był wydłużony. Świetnie, odkładamy dłonie gdzieś, gdzie poczujemy, że jest nam stabilnie. Możemy to zrobić z przodu albo po bokach. I spróbuj teraz wprowadzić w okolice miednicy ruch do przodu i do tyłu. Czyli pochylamy miednicę przód i tył. Ten ruch niekoniecznie będzie duży, nie musi być obszerny, ale staramy się teraz wyizolować ten ruch w okolicy miednicy. Poruszamy miednicę. Możesz odłożyć sobie też dłonie w okolicy miednicy i może zaakcentować dłońmi ten ruch. To może pomóc Ci, jeżeli nie do końca wiesz, czy ta miednica się porusza, czy nie. Dotyk zawsze pomaga znaleźć ruch. To jest dodatkowy bodziec, sygnał dla naszego układu nerwowego. Staram się teraz pochylić miednicę do przodu, jeżeli potrzebujesz, ugnij kolana mocniej i odkładamy dłonie z przodu, pochylamy tułów do przodu, znowu ten ruch nie musi być duży i zaczynamy kołysać się do prawej, do lewej strony. Świetnie. Może za każdym razem przetaczając ciało przodem odrobinę niżej, udać się teraz znaleźć troszkę miejsca. Pamiętaj, że nogi mogą być cały czas ugięte. Zatrzymujemy się w miejscu, robiąc skłon do przodu.
Odsuwając się dłońmi od podłogi, unosimy tułów. Wszyscy uginamy kolana. Rozkładamy sobie stopy na szerokość maty. I opierając się dłońmi o podłogę z tyłu za plecami, wydłużamy kręgosłup. I przenosimy nogi do prawej, do lewej strony. Możesz pozwolić, żeby miednica przytaczała się razem z nogami. Super. Przekładamy nogi na prawą stronę. Szukamy sobie pozycji 90-90. Oczywiście nie musi to być konkretnie 90-90. Jeżeli czujesz, że wychylasz się mocno do boku, nie jesteś w stanie utrzymać się tutaj w centrum, to wtedy jest to dla nas znak, że dużo korzystniejsze będzie dla nas przysunięcie stóp bliżej siebie, czyli bliżej lewego uda, bliżej pośladka. Odkręcamy się do prawej nogi i z wydechem pochylamy do prawej nogi. Wdech unosimy do góry, wydech opuszczamy. Unosimy z wdechem, wydech opuść. Super. I kolejny raz zostajemy w dole, opieramy się na dłoniach, może na przedramionach, robimy sobie skłon do prawej nogi. I zostając tutaj w skłonie, po koło teraz klatką piersiową tułowiem do prawego kolana i do prawej stopy, czyli pomiędzy tymi dwoma punktami poruszamy naszą klatką piersiową, naszym tułowiem, obserwując sobie doświadczenia w ciele, jak zmienia się odczucie w ciele w zależności od tego, w jakim miejscu jest nasz tułów. Unosimy tułów, przekładamy nogi na lewą stronę i tak jak przed chwilą, pozycja 90-90, albo zmniejszamy kąty, tak żeby poczuć się tutaj stabilnie i w centrum. Pochylamy się do przodu, do lewej nogi i unosimy do góry. Do nogi i do góry. Jeszcze dwa razy. Kolejny raz. Zostajemy już bez ruchu. Możemy zostać na dłoniach, oprzeć się na przedramionach. Tak jak przed chwilą, zacznij kołysać tułowiem do prawej, do lewej strony. Czyli przemieszczamy się pomiędzy stopą a kolanem. I wracamy do centrum. Świetnie. Krzyżując nogi albo w każdy inny sposób szukamy drogi do klęku podpartego, układając dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. Świetnie. Daj sobie tutaj chwilę. Zatrzyj stopy. I wycofując biodra wchodzimy do psa z głową w dół. Unieś kolana. I uginamy raz jedno, raz drugie kolano. Małymi krokami idziemy na początek maty. Z wdechem unieś tułów do połowy. Wydech, skłon do przodu. Wdech, unieś tułów do połowy. Przenieś lewą stopę do tyłu maty. Otóż lewe kolano. Unieś tułów. Wycofujemy się miednicą nad lewe kolano i poruszamy miednicą przód i tył. Super. Możesz odłożyć sobie dłonie na swoje biodra, tak żeby poczuć ten ruch. Poczuć okolice miednicy. Super. Podwijamy ogon, podwijamy miednicę i uginamy prawe kolano. I wracamy stabilnie w odcinku lędźwiowym. Wychodzimy kolanem do przodu i wracamy.
wychodzimy kolanem i wracamy. I wychodzimy kolanem ostatni raz. Zostajemy tutaj bez ruchu. Unieś ręce do góry. Odkręć klatkę piersiową do prawej strony. Lewą rękę odłóż na prawym kolanie. Prawą rękę odłóż na dolnych plecach. Zaokrąglamy górne plecy, broda do mostka. I jeszcze raz kilka razy uginamy prawe kolano i wracamy. Odkręcamy się do przodu maty, wdech, ręce do góry, Anjaneyasana. Z wydechem dłonie na początek maty, wracamy. Lewa stopa do prawej, półskłon unosząc tułów do połowy. Zamieniamy stronę, prawa stopa do tyłu maty, odłóż prawe kolano. Świetnie, unosimy tułów, miednica jest nad prawym kolanem, czyli wycofujemy się troszkę miednicą. Odkładając dłonie na biodra, poruszamy miednicą przód i tył. W swoim rytmie chcemy poczuć, jak miednica porusza się do przodu i podwija. Świetnie. Staramy się znaleźć podwinięcie w miednicy, czyli chcemy znaleźć takie bardzo delikatne odczucie z przodu prawego biodra. Pozostając w takim ułożeniu stabilnie, uginamy lewe kolano i wracamy. Jeszcze trzy. Cały czas w kierunku podwinięcia miednicy. I ostatni raz. Zostajemy w tej pozycji. Ręce do góry z wdechem. Odkręć klatkę piersiową do lewej strony. Prawa ręka na kolano, lewa dłoń na dolne plecy. Staram się zaokrąglić górne plecy, broda do mostka i uginamy lewe kolano, wychodzimy nim do przodu i wracamy. Jeszcze trzy. Dwa. I ostatni raz. Odkręcamy tułów do przodu, Anjaneyasana, ręce do góry z wdechem. Dłonie na początek maty, prawa stopa wraca do lewej. Półskłon unosząc tułów do połowy. Wydech, skłon do przodu. Uginając kolana, znajdź drogę do siadu na macie. Wyciągnij nogi przed siebie. Super. Kolana znowu mogą być ugięte, mogą być wyprostowane w zależności od tego, gdzie jest Twoja miednica. Chcemy znaleźć guzy kulszowe, które osiądą na macie, wydłużenie w kręgosłupie. Stopy są zadarte i z wydechem pochylając miednicę do przodu, skłon do przodu, Paschimottanasana. Możesz wyciągnąć ręce wzdłuż swoich nóg, możesz złapać się gdzieś za nogi. I staramy się tutaj pochylić miednicę do przodu. Pośladki chcemy wysłać do tyłu maty, czubek głowy pomiędzy stopy. Unieś tułów, odłóż dłonie przy swoich biodrach, przeciągając pośladki w stronę pięt, kładziemy się na macie. Możesz przyciągnąć kolana do klatki piersiowej, objąć je ramionami i weź wdech. Z wydechem połóż się na macie, Shavasana, pozycja relaksu, ta sama pozycja, w której zaczęliśmy dzisiejszą praktykę.
Zacznij pocierać dłoń o dłoń, tak żeby dłonie stały się ciepłe. I takie ciepłe dłonie przyłóż do swoich bioder, do swoich przodów bioder, czy do miednicy. Tam, gdzie rozpoczynaliśmy praktykę, przegłaś tą okolicę. Pozostaw dłonie w miejscu, zamykając oczy. Zabierz teraz uwagę tam, gdzie spoczywają Twoje dłonie i poczuj ich ciepło. Niech ciepło Twoich dłoni przenika głębiej. Pozwól, żeby to ciepło rozluźniło okolice bioder. Rozpuszczając wszystkie napięcia, które są w tej okolicy. Niech to ciepło rozpłynie się po całej miednicy. Poczuj teraz przestrzeń, która pojawiła się w Twoich biodrach. Poczuj wygodę, rozluźnienie. Kiedy będziesz gotowy, gotowa, wprowadź ruch do swojego ciała. Może przenieś ręce za głowę, przeciągnij się, wyciągnij, westchnij, może nawet ziewnij. Znajdź drogę do siadu. Kiedy tam znajdziesz, złóż dłonie przed klatką piersiową, pochyl się nad sobą. Podziękuj sobie za dzisiejszą praktykę. Otocz siebie miłością, wdzięcznością. Kiedy będziesz gotowy, gotowa, otwórz oczy. Dziękuję Ci pięknie za tą dzisiejszą praktykę. Mam nadzieję, że czujesz się dobrze, może nie było lepiej. I widzimy się na kolejnej praktyce. Bye.